Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Chernobylite. Ja jestem na streamie, jest ze mną kilka osób i kontynuujemy przygodę. Moi drodzy, stała się rzecz bardzo, bardzo smutna, aczkolwiek dotarliśmy do 19 dnia, po czym to na streamie, który miał miejsce jakieś 2-3 tygodnie temu, dziwna rzecz się stała. Myślę, że jak będziecie oglądać to na YouTubie, to wkleję wam tutaj fragment tamtego odcinka albo tamtego streama, żebyście zobaczyli, o czym mówię. Mianowicie widzieliśmy na własne oczy na streamie, jak po prostu tracimy save'y z tej gry i zwyczajnie save'y zostały uszkodzone. W związku z tym, po pierwsze, byłem cholernie wściekły i po drugie, również byłem bardzo mocno zdesperowany, żeby jakby pokazać wam dalszą część tego tytułu, więc po prostu grałem i grałem i grałem i próbowałem dojść do tego momentu, żeby tak jakby móc nagrać dla was kolejne fragmenty gry. Niestety za każdym razem praktycznie te save'y mi padały. Dopiero 30 października gra została naprawiona, wyszedł kolejny patch. I teraz już z save'ami nic złego się nie dzieje, gra się nie buguje, gra się nie glitchuje. Czasem wyskoczy tam jakiś blue screen, czasem pojawi się jakieś corrupted data, ale na szczęście nic z save'ami się nie dzieje. W związku z tym dotarliśmy na streamach ponownie, tym razem do 16 dnia, troszeczkę szybciej się uwinąłem i udało nam się praktycznie dotrzeć do tych samych misji, które mieliśmy wcześniej, aczkolwiek udało nam się to zrobić troszeczkę w inny sposób, że tak powiem, ponieważ jak zapewne za chwilę zauważycie, w naszej bazie nie ma tarakana. Kto to? Вопрос w tym, kto ty? Надежный человек. Można z tobą дело иметь. Okej. Odezwał się do nas Saszko. Zobaczmy, co chce. Ja uznaję twój głos. Ty ten parień, którego ja встретил возле dugi. Zawi mnie, Saszko. My możemy pomóc drug drugu. Wyrósł w dżunglach? No, конечно. Именно. W московских бетонных джунглях. Короче, my оба кое-кого ищем. Думаю, стоит объединить усилия. Плюс меня тоже бесят эти дроиды из НАР, с которыми ты воюешь. Путаются у меня под ногами. Okej, okay, zapytajmy, jak możemy pomóc. Ty, co ty możesz mi przedłożyć? Ja znam to miejsce wdol i poperek. Znam naszych wrogów. I mogę się pozabocić w drakie. W любой drakie. Jak ci takie przedłożenie? Przedpołożę, ty mnie zainteresował. Co dalej? Встретимся się часа через dwa. Побазарим. Ja będę na крыше кафе Припять w порту. Nie опаздывай. Ты мне нужен. Okay. Я в штабе. И поторопись, если не хочешь неприятностей. Козлов пожертвует мной. Они оставили меня здесь, и он тоже идет за мной. Ты знаешь, о ком я. Я больше не могу доверять Козлову. Ты должен помочь мне завершить начатое. Ты и я, мы в этом деле до конца. Нравится тебе это или нет? Ty że nie chcesz, żeby on uznał prawdę, tak? Ja będę czekać na площади Lenina. Pospieszy, inaczej my oba pożalejemy. Похоже, я и правда наивен. Думаю, тебе придется все мне объяснить, старый друг. Okej. Najpierw rozmowa z Saszko, który chce się z nami spotkać. Druga rozmowa. Ten nasz mentor Siemienow rozmawiał z czarnym stalkerem, ale nic nie było słychać. I teraz, moi drodzy, podchodzimy do... Jest rozmowa, Igor. Ja весь внимание. Ja tu uznał кое-что. NAR gotuje się do masztabnej postawki припас. Może te пищевые пайки zawiesut. Нельзя upuszczać такой szans. A ty, похоже, времени зря не терял. Отлично. Ja этим займусь. Okej, okay, mamy jeszcze jedną kwestię od Olivera. I tak, moi drodzy, w poprzednim odcinku zrobiliśmy misję, na której to
walczyliśmy właśnie ze czarnym stalkerem i na dachu odbieraliśmy dokumenty właśnie od tego Siemienowa. I tutaj mieliśmy jeszcze do dyspozycji właśnie ten transport broni. I to było na starym sejwie. 19 dzień. Dzisiaj jesteśmy na nowym sejwie, dzień 16, ale mamy te same questy. Mało tego, mamy więcej tych questów, bo transport broni, którego nie widzieliście, jest. Do tego doszedł nam jeszcze egzamin końcowy. Jeden z ludzi Tarakana chce zmienić pracodawcę i pomóc mi. Nie znam przyczyn tej decyzji, ale je poznam. Saszko czeka na mnie w kawiarni w Prypeci. I jeszcze zadanie wymówki. Moi drodzy, sporo zadań fabularnych określonych czerwonym znakiem. Najpierw myślę, że zajmiemy się tutaj tym transportem broni, bo on się wydaje tutaj taki w sumie może nie do końca powiązany z fabułą, ale myślę, że warto go walnąć. I plus jeszcze tutaj nie wiem właściwie, które decyzje wpłynęły na to, że po prostu Tarakan nie dołączył do naszej drużyny. Za cholerę nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak się stało. Być może, nie wiem, jeszcze potrzebujemy czasu, albo muszę poprawić jakąś misję w tym wymiarze specjalnym. Także nie mam pojęcia. Największy tutaj też jest problem taki, że mamy trzech ziomków, a tylko dwie misje, więc musimy tutaj wysłać Olgę, a tutaj wysłać Michaiła, a po prostu Oliwier zostaje na chacie. Także rozpocznijmy tą misję, będzie to transport broni, zobaczymy. No, witamy ponownie, bo mobilnie. Oliwier nikak nie może przestać grać soldatików, Igor. Dla niego ważna lишь wojna i wojenne trofeje. A co że ty, любимый? Какая у тебя миссия? Нар плевать на все и на всех. Смерти для них просто статистика в отчетах для этих корпоративных чудовищ. А чудовища не дадут уничтожить себя так просто. Okay, będziemy mieli walkę na czacie streamowym. Sam nie mogę się doczekać. Dobra, jesteśmy w Kopaczy, dzień 16. Moi drodzy, i tak, zobaczmy najpierw na mapę. Mamy tutaj kilka znaków zapytania. Myślę, że najpierw zajmijmy się nimi. Także od razu w ich kierunku się odwrócę i spróbuję tam jakoś dotrzeć. Po drodze oczywiście skanując teren i sprawdzając... wysokie promieniowanie tu mamy, czyli nie można sobie tak po prostu dać długiej przez las. Powiem szczerze, że tutaj też to drugie podejście na tym nowym sejwie jest dla mnie takie trochę inne, z uwagi na to, że bardzo, bardzo dużo tutaj rushowałem i zauważyłem, że no tak naprawdę większą część tego tytułu można zrobić na naprawdę szybkich obrotach i takie obroty też myślę, że sobie tutaj utrzymamy. Więc ja zeskanuję ten teren. Zobaczymy, co tu można podnieść. I tak jak to robiliśmy wczoraj na streamie, nadrabiając zaległości, tak i teraz sobie to będziemy robić, czyli latamy po mapie, podnosimy co się da, co jest pod ręką. Raszujemy do znaków zapytania. Później idziemy po misję tą główną. No i w sumie tyle. Ok, tutaj trochę radioaktywnie jest, ale nie przejmujemy się tym. No i zobaczmy, co tutaj się kryje pod tym znakiem zapytania. Okej, tutaj ktoś japę drze. Kto zdeś? Ej! Ja tu! Ej! Ej, ty tam! Pomagaj mnie, пожалуйста, пожалуйста! Pomagaj mnie, пока этот псих не вернулся! Похоже, ты здесь не просто так оказался. Рассказывай, чего ты тут делаешь?
чего делать? Да ничего, я никому вреда не причинял. Прошу тебя. Я патрулировал местность, а тут этот маньяк на меня напал и притащил сюда. Он сказал, что использует меня как приманку для каких-то чудовищ. Пожалуйста, помоги мне. Я не хочу умирать вот так. Окей, ну можем ему... Мне нравится, помощь, когда людей используют как приманку. Погоди минутку. Сейчас я тебя освобожу. Ох, спасибо тебе. Я этого не забуду. Слава богу! Я сваливаю, и тебе того же советую. Этот маньяк или чудовище могут появиться в любой момент. Окей. Pomogłem temu żołnierzowi, nie wiem czy to dobrze, czy to źle, ale uważam, że nie zaszkodzi na pewno. Przy okazji zajrzymy sobie tutaj. W tym miejscu możemy ulepszać rewolwer. Z tego raczej nie skorzystam, bo z rewolweru na tym sejwie nie strzelałem ani razu. Przyznaję się bez bicia. Także wydostańmy się stąd po prostu. I lecimy do kolejnych znaków zapytania. Nie wiem, jak się stąd wychodziło. O, jest. Dobra. Mapa. Kolejny znak zapytania. Delikatnie w prawo, musimy tutaj się obrócić, 65 metrów. Widzę, że tam jest ta chmura dymu, więc tutaj zarzucimy sobie maskę. No i zobaczmy. Jakaś wskazówka. Прозвище агента КГБ. Наверное, уже не удастся узнать, кто это был. Kolejny znak zapytania. Za 20 metrów. Nie wiem, czy jeszcze mi tutaj jest ta maska potrzebna. Sprawdzę to. Nie. Już nie. Co to jest? Ну-ка стоять! Ты на территории Припятской братвы! Что? Где я? Братва! Ну! Припятская братва! Ты чё, новенький? Турист? Как звать? Mieszkałem tutaj zanim jeszcze urodził się ten zabawny facet. Nie będę się zwierzać obcym ze swojej przeszłości. Да, я турист. Меня зовут Игорь. А что такое? Братва этим местом заведует. Припятская братва, вот что такое, понял, а? И ты будешь подчиняться нашим правилам, турист Игорь. Что это за братва такая? Братва? Это... Ну, это Саня, Гриша, Олежка, Вован и Леха. И Евгений. Интересно. И где все эти ребята? О, ща прикину. Саню арестовали. Гришу застрелили. Олег ёбнул. Нет, Олег разбился. Вован утонул, а Лёха передознулся. Вот. Олег спал, скончил, умер. Я так понял, Евгений, это ты? Евгений, это я. Последний герой. Теперь я и есть Припятская братва. Я тут правила устанавливаю. Понял, турист? Ага, вроде понял. Что ты за гастик, Google, с кем он еще урвал? Вот, вот и ладушки. Ох, нравишься ты мне. Главное, запомни правило номер один. С нами шутки плохи. Никто не рискует связываться с Припятской братвой. А ты умеешь слушать. Я решил, тебе можно присоединиться?
к нашей банде. Можешь быть моим этим, бля, заместителем. Это большая честь. Спасибо. Окей, co tu mamy? On zdaje się być gościem, który zna różnych ludzi. To strzał w ciemno, ale warto spróbować. Zobaczmy, co ma do zaoferowania poza beznadziejnym gustem muzycznym. Podejdź. Gadajmy jeszcze z nim chwilę. Я ищу женщину, Татьяну Амалиеву. Татьяну? О, красивое имя. Видимо, красивая женщина. А фото у тебя есть? Нет, одно было, но... Жаль, никогда о ней не слышал. Твоя подружка, да? Ах, любовь. Я тоже когда-то любил. Эх, Ксюша, какая женщина. Говорила, яйца мне отрежет, если я ей обману. И что, отрезала? Ну ты приколист, ты мне нравишься. Нет, не отрезала, она меня бросила. Сказала, я для нее слишком умный. Слушай, а что-нибудь интересное тут происходило в последнее время? Ну, на электростанции что-то мутное творится. Наровцы бегают, как в жопу ужаленные. И этот стрёмный урод в черной маске что-то вынюхивает. Короче, для бизнеса все это беда. Меня этот чувак не трогает. Но клиентов, конечно, распугал. Так у тебя есть другие клиенты? Ты меня совсем не слушаешь? Они этого говнюка боятся. Если бы не он, здесь было бы больше народу, чем на Измайловском рынке. Окей, мы сейчас же... Ну, наровцы без... Так ты меня... Ты вроде говорил, что торгуешь, да? Что у тебя есть? Не знаю. В каком смысле не знаешь? Ну, я продаю коробки с лутом. Сам я их не открываю. Поэтому не знаю, что внутри. Ерунда какая-то. То есть, в каждой коробке случайное содержимое? Да. Они как коробки конфет. Никогда не знаешь, какая попадется. Какая глубокая мысль. Знаю. Ксюша говорила, так я только главный бокс, философ да? На районе. Все очень просто. За один паёк получаешь одну коробку. Не больше одной в день. Игорь, мы только познакомились, но я будто всю жизнь тебя знаю. Ты мне как брат. Ну, прошу. Вот, держи одну коробку безвозмездно. То есть, даром. Но никому не говори. Это секрет. Секрет, братвы. Okej, mamy zapełniony ekwipunek, więc przedmiot wylądował na ziemi. Mnie pora idzie. Bratwa forever, Igor! Zobaczmy. No faktycznie, nie ma zbyt wiele miejsca w ekwipunku. Myślę, że jakbym tutaj troszeczkę poprzestawiał, to ta skrzyneczka by się zmieściła. Zobaczcie. Skrzynka z niespodzianką. Zobaczmy, co jest w środku. O! Jakaś amunicja, widzę, wskoczyła. Jakieś surowce. Elegancko. Substancje paliwowe. Nieźle. Zobaczmy, czy jeszcze mogę z nim przyhandlować. Ty wróć mówił, co u ciebie jest. Prosti, Igor! A, okej. Okay. Mnie pora idzie. Dał mi jedną skrzynkę za free. Kolejną mogę kupić dopiero następnego dnia. Dziwny gość, nie powiem, że nie. Więc w sumie wszystkie znaki zapytania, jakie tutaj mieliśmy, zostały już odkryte. Także lecimy do tej naszej głównej misji, czyli do tego transportu broni. Tutaj już... O kurczę, drut kolczasty naokoło. O, dobra, i gdzie ten transport nieszczęsny? Oliver, ja na krysze.
вижу сигнальный огонь. Я полагаю, красный? Да. Похоже, зона выгрузки. Это наша цель. Теперь твой выход. Удачи. Так точно, Оливер. Эх, Антон был отличным парнем. Так что надо нам постараться. Ради него. Будь осторожней. Лишний раз не высовывайся. Не дай нар себя обнаружить. И не набирай больше, чем сможешь унести. Окей. Mamy to, czyli już wiemy, gdzie będzie ten zrzut broni. Mamy tutaj jeszcze coś. 4 metry pod nami jest jakaś miejscówka, do której trzeba użyć wytrychu. Ale nie wiem, jak zejść na dół, nie mam pojęcia. Nigdzie tutaj nie widzę też wejścia. Więc chyba po prostu sobie podaruję i może kiedyś spróbujemy to odkryć. Teraz skupmy się na dotarciu do tego miejsca zrzutu. Jeszcze się rozejrzę. O! Czyli patrzcie, jakbyśmy zeszli na dół faktycznie, to tam jest dosyć sporo fantów. Ale myślę, że jesteśmy na tyle bogaci w tym podejściu, że mogę sobie z tego zrezygnować i skupić się na misji głównej. Jak widzicie, promieniowanie mi nie straszne, bo odbiera mi tylko 3 paski. Te 3 paski już zostały odebrane. Także lecimy dalej. Ja tutaj tak lecę praktycznie na złamanie karku, ale wydaje mi się, że chyba nie muszę się tutaj niczego obawiać. Niestety, o, już przeciwnik jakiś mnie wypatrzył. Okej, widzę go. Niestety nie mamy tarakana w drużynie. Przy tym podejściu jakoś nie udało się go do drużyny zwerbować, przez to nie mam wykrywania przeciwników. Muszę sobie radzić bez. Mużyki, u nas tu problema. Na razie radzę sobie nieźle bez tego wykrywania. Ale wiadomo, że wolałbym je. Wolałbym je oczywiście mieć. Mamy tutaj tylko 4 przeciwników. Pięknie. Odkryjmy teraz znajdźki. Szkoda, że właśnie nie mamy tego wykrywania. Kurde, rewelacyjna opcja. Szybciutko dzięki temu można było tych przeciwników poniszczyć, a teraz trzeba jest niestety trochę więcej ryzykować. Nie wiem, o co chodzi z tym tarakanem. Nie wiem, musiałbym gdzieś poczytać w necie, jak powinno się te misje robić, tak żeby wszyscy tutaj do nas dołączyli. Okej, tu chyba się robi tą misję, tak? Oliver, widzę jasiki. Выглядит многообещающе. Отлично. Знаю, забраться туда было непросто. Но ты давай не жадничай. Помни, не высовываться. Да не слушай ты этого солдафона! Нахрена осторожничать? Помни, что я тебе говорил, Игорь. Действуй профессионально. Игорь,
Если ты оставишь им оружие, они тебе из него задницу свинцом нафаршируют. Подорви там все к чертям собачьим! Zgódź się z Oliverem i nie wysadzaj ładunków powietrza. Nie zgódź się z Oliverem i wysadź ładunek powietrza. Pozbywanie nar broni zacznie ułatwiać nam życie. Lepiej nie przyciągać więcej uwagi. Ja jestem za tym, żeby wysadzić wszystko w powietrze. Ja все же рискну. Nie tak часто выпадает возможность по-настоящему им навредить. Wyrzucono przedmioty na ziemię. Amunicja do rewolweru, nic nie straciłem. Dobra, idźmy tędy. Tu widzę jakąś fajną rzecz w tym domku. Co to jest? Wojna partyzancka. Coś tu się chyba pojawiło w tej chacie. A. Nie wiem, dlaczego nie mogłem w to cholerstwo pocelować. Muszę się tutaj koniecznie uleczyć. W tym pokoju. Na dół mi się nie chce schodzić. Ewentualnie podniosę jeszcze fanty tutaj. To też nie w tym pokoju. Dobra. I co? Chyba spadamy. Misja wykonana, słuchajcie. Wracamy do bazy. I no nie wiem, no mam nadzieję, że uda się jeszcze tutaj coś zrobić, żeby ten tarakan się nami zainteresował. Wydawało mi się, że robiąc to podejście i generując tego nowego save'a, no raczej starałem się wybierać wszystkie te same decyzje. Aczkolwiek chyba może zmieniłem z jedną czy dwie, ale nie sądziłem, że one będą miały aż taki wpływ, że towarzysz się w ogóle nie zainteresuje. No ale okej. Co ty tam za херню устроил, Игорь? Ja думал, my договорились. Слушай, я ценю твои советы и помощь, но не надо говорить со мной как с ребенком. Я сам могу принимать решения. Ясно как день, что ты плевать хотел на мои советы. Ну, поступай, как знаешь. Посмотрим, как долго ты протянешь, если будешь вести себя как герой дешевого боевика. А теперь я, с твоего позволения, пойду и послушаю их переговоры. Заодно узнаю, насколько сильно ты накосячил. Najlepsze jest to, że to była właśnie misja od Oliviera, a ja zrobiłem tutaj totalną partyzantę i mu rozbiłem wszystko. No, ale trudno się mówi. Dobra, wróciłem do bazy. Pierwsze co, to się oczywiście uleczę, bo nie wygląda to dobrze. Okej. Super. Mam Michaiła. Ja akurat nie chcę się na razie u nich niczego uczyć. Jak widzicie, mamy tutaj 13 niewykorzystanych punktów umiejętności tutaj. Natomiast ja chciałbym poczekać właśnie, aż tarakan do nas dołączy, bo on tutaj jest
kluczowy i u niego chciałbym te umiejętności głównie porozdawać, a tutaj teraz tak. Na pewno chcę zdeponować wszystkie materiały do naszej szafeczki. Zobaczcie, że jest ich już od groma. Tak jak mówiłem, w tym podejściu jestem mega, mega bogaty. Mam tutaj po prostu niesamowite ilości zasobów, co mnie bardzo cieszy, ale jednocześnie też niepokoi, bo już powoli nie wiem, co z tym robić. Także trochę będziemy musieli i tak tutaj porozkładać. Na pewno rozłożę ten jeden rewolwer, który znaleźliśmy. Myślę, że mogę też rozłożyć tutaj sporą część tego alkoholu. Zostawię sobie 6 flaszek. Resztę rozłożę. Samo tyczy się tej amunicji do rewolweru. Ja nie wiem, o co chodzi z tą amunicją. Powiem szczerze, że mogliby tutaj jakby zwiększyć ilość tych staków, które są. Na przykład, żeby było, nie wiem, po 20, tak jak chociażby tutaj amunicja karabinowa, tak? Jest 20 w jednym staku, a nie kurde po 10. To strasznie dużo miejsca zajmuje. Dobra, myślę, że jeszcze mogę sobie te dwie rzeczy rozebrać. To się rzadko pije. Płytka metalowa też. I myślę, że jest ok. Zrobimy sobie wytrych, bo zużyłem jeden. I deponujemy. Cyk. Cyk, cyk, cyk i cyk. Jak to wygląda? Bardzo dobrze to wygląda. Jeszcze tutaj mamy jedną rzecz. Dobra, fajnie. Baza jest rozbudowana praktycznie na maksa. Z tego co pamiętam. Myślę, że już jestem też na tyle bogaty, że mogę sobie tutaj pozwolić na wytworzenie tej bazuki oraz na wytworzenie tego railguna. Nie wiem, jak będzie z amunicją do nich. Na pewno tutaj jeden pakiecik mogę sobie zrobić. I tutaj... Tu myślę, że mogę do oporu sobie w ogóle zrobić. Myślę, że zrobimy ze 30 naboi. Ok. Teraz to wszystko sobie ułożę. No i przypiszę te bronie. Jak to się robiło? Zrobimy tak, to damy tu, a to damy tu, o, po lewej stronie. Jest w porządku. Zobaczmy, ile mam amunicji. 3 sztuki. Nie jest zbyt dużo. A tu zasłaniam, tak? O, 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 30. Jak nie wierzycie, to... To trudno. Okej. Jak tam baza? Baza ma się świetnie. Więc chyba nie pozostaje mi nic innego, jak iść spać. No i czekać na tego nieszczęsnego tarakana. Więc tutaj, moi drodzy, zakończymy sobie ten odcinek. Wielkie dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.